Oleksy, skoczmy na pouczywo. Się robi, chodź. Ach, ta noc kupały. Najweselsza noc w roku. Taka wspaniała. Wszyscy tak tańczą, się bawią. I ta moja wspaniała narzeczona. Tak, całe szczęście, że udało nam się zorganizować to nawet teraz, po wielkiej wojnie. Całe szczęście. Miejmy nadzieję, że nic się nie stanie, bo... Spójrz, jakie piękne uczywo. Poza dominacją mogą nam grozić jeszcze mutanty. Nie są takie straszne, do nas na pewno nie przyjdą. Mam taką nadzieję. Jak oni pięknie tańczą. Jak oni się wspaniale bawią. Te nasze narodowe tańce. Całe szczęście, że to wszystko nie zginęło. Tak. Tradycja jest kultywowana. Ale gdzie jest twoja narzeczona? Właśnie. Gdzie ona jest? Oleksy! Twoja narzeczona zniknęła! Co? Chcę szybko jej poszukać! Oleksy, zrób to miejsce! Gdzie ona jest? Biegnij! Akcja! O! Przecież to ten wianek. Tak, to chyba jej wianek. A! Ratunku! Zostaw go, podła kreaturo! Wstawaj, Oleksy! Dzięki! Uciekła! Na szczęście! Weźmy go. Ten wianek, same tak. Kłopoty z tymi tradycjami. Dokładnie. Przecież i tak wiadomo, że za nią wyjdziesz. A tak? To będzie moja. Musiała upleść ten wianek, a ty byś musiał go wyłowić. Musiałbyś wejść do tej wody. Nie wiadomo, co tam siedzi. Zobacz, zobacz! Co to? To jej but! But och mojej narzeczonej. Pantofelek! Tak! Taki, dobrze! Taki piękny! Ej, spójrz na tego wiśniaka. Co tam się dzieje u tego wiśniaka? Chyba zbiera... Chowaj. Boże, chowaj się! Uciekaj! Już poszła? Chyba tak, już jej nie ma. Albo nie. Dobrze, chodźmy. Szybko. On chyba nie żyje. On chyba został ugryziony przez tego mutanta. A, przecież on ma ugryzienie na nodze. Lepiej go zostaw. Lepiej go zostawmy. Żeby się nie zarazić. A, Oleksy. A może jest w tym domku? Chodźmy to sprawdzić. Dobrze. Szybko, nie ma czasu. Jeszcze ją te mutanty zjedzą. Mutanty. Chciałbym wrócić do obozowiska. Daj żeby spokój, się w końcu coś działo. Musi się znaleźć. Ale ja nie mam jeszcze narzeczonej. Zaraz mieliśmy nurkować po te wianki. Miałem znaleźć swoją narzeczoną. Nie marudź. Nie będę marudził. Wyciągasz mnie do lasu. To jest moja jakieś narzeczona, mutanty. Rozumiesz? Ja ją kocham. Mutanty nam grożą. Jakieś zagrożenia. A ty co? Jak ty mnie szanujesz? Jesteś moim przyjacielem, to poświęcaj się. No dobra. Może popłynę do tamtego domku. Tak, myślę, że to jest całkiem...
To już koniec, jego dopadli, pewnie zaraz mnie też dopadną.